Myślę, że w tym kameralnym gronie możemy zacząć dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wieczór. Witam bardzo serdecznie na kolejnym i zamykającym cyklu spotkaniu w Kinie Wolność. Kino Wolność to jest cykl, który w sposób filmowy porusza problem transformacji 1989 roku. Dzisiaj spotykamy się z kinem słowackim. Jest to słowacki dokument w reżyserii Marko Szkopa z 2009 roku pod tytułem Osadne. Gościem jest Ania Kobylińska z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Film, który dzisiaj będziemy oglądać, to jest film o Słowacji, ale o Słowacji to chyba trochę za mało precyzyjnie powiedziane, ponieważ ten film dotyczy części Słowacji, wschodu, swoistego pogranicza, które jest dosyć specyficzne chyba w porównaniu z całością kraju. Tak, wschodnia Słowacja właściwie zasługuje na olbrzymią opowieść, dlatego że jest to region z bardzo bogatą kulturą, historią, ale przede wszystkim i właściwie może to warto tutaj w tym miejscu powiedzieć, przede wszystkim jest tak funkcjonujący w takim wielolakim napięciu z pozostałymi regionami Słowacji. Nie bez przyczyny. Najczęściej mówi się o Słowacji i wschodniej Słowacji. Rzadko kiedy nawet w słowackojęzycznym kontekście, środowisku mieliby Państwo okazję przeczytać, usłyszeć o zachodniej, środkowej Słowacji. Przeważnie będzie to właśnie Słowacja bądź wschodnia Słowacja. Tutaj nie będę się zagłębiać w XIX-wieczne uwarunkowania i XIX-wieczne przyczyny takiego stanu rzeczy. Natomiast dla nas dzisiaj, z perspektywy filmu, który Państwo za chwileczkę obejrzą, warto sobie jakby uświadomić i powiedzieć, że wschodnia Słowacja z perspektywy Słowacji, Czechosłowacji, nie mówiąc już o perspektywie europejskiej, chociażby środkowoeuropejskiej, jest takim modelowym przykładem terenu pogranicza, to tak, to jakby jedna sprawa, ale przede wszystkim peryferii. I tutaj stosując pewien skrót myślowy i skrót językowy, ja lubię myśleć, mówić o tej wschodniej Słowacji jako peryferium peryferium. Dlatego, że oczywiście, jeżeli już stosujemy tę kategorię centrum, peryferium, właściwie centrum, peryferia, będąc już najbardziej tak ścisłym, należałoby mówić o centrach i peryferiach, to ta wschodnia Słowacja jest tym terenem, tym obszarem najbardziej oddalonym. Nie mówię tutaj o kwestiach terytorialnych, tylko właśnie takich kulturowych, mentalnych, od centrów europejskiej kultury. I nie jest też tym samym żadnym terenem półperyferyjnym. To jest naprawdę peryferium peryferium. Tutaj kończy się, jak też Państwo zobaczą w jednym z takich, no może nie pierwszych kadrów, ale wątków prowadzonych przez reżysera w film Osadne, jest tym takim przysłowiowym końcem świata. Także tutaj dosłownym i przenośnym. To jest też geograficznie koniec, bo jest najdalej od Bratysławy, która jest na zachodzie, ale to jest też specyficzna przestrzeń, bliskość Ukrainy, bliskość Polski, bo jest to przecież obszar bardzo blisko granicy polskiej też, co jest dosyć ciekawe, zważywszy na tę odległość, którą nam się wydaje, którą będziemy oglądać na ekranie, a jednocześnie bliskość, bo jest to tak blisko jakby nas tutaj. I przecież ta wschodnia Słowacja to jest blisko, ale jest zarazem też naprawdę bardzo daleko. To nie mogłam się oprzeć, żeby się,
żeby tego nie wtrącić, dlatego że myślę, że nawet z naszej polskiej perspektywy wschodnia Słowacja jest taką najmniej znaną częścią Słowacji. Wręcz taką białą plamą. Oczywiście tutaj nie należy uogólniać, ale i nie warto uogólniać, bo na pewno znajdą się Polacy, miłośnicy Bieszcza, którzy nieraz się zapuścili na drugą stronę. Ale myślę, że bardzo mało wiemy o wschodniej Słowacji. Bardzo mało wiemy o historii wschodniej Słowacji i też o ludziach zamieszkujących te tereny, nie tylko Słowakach. Właśnie, to jest bohaterami tego filmu, są przecież Rusini i to... I to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że na tych peryferiach mieszka właśnie grupa Rusinów i to oni są bohaterami, to oni zmagają się tutaj z pytaniem o to, co jest centrum, są w peryferiach tego świata, ale są też w pewnym sensie takimi innymi w samej Słowacji. Tak, że ja bym powiedziała, że oni nawet nie zmagają się z tym swoim peryferyjnym położeniem takim znaczeniem, może nie dosłownym, ale takim takim symbolicznym, dlatego że w gruncie rzeczy można by odnieść wrażenie, że oni tak głęboko mają wpisaną w swoją mentalność to peryferyjne położenie, że nie aspirują do przełamania tego położenia. Oni żyją na tym kawałku świata niejako pogodzeni z tym, że jest to miejsce oddalone, odcięte z taką niewidzialną granicą od zachodu, od wschodu, no trochę bardziej widzialną granicą, ale żyją tam też od wieków. To warto, myślę, że powiedzieć, uświadomić sobie, że wschodnia Słowacja ze swoim specyficznym statusem nie jest regionem, którego położenie jakoś się zmieniło w toku XX-wiecznej historii. Tutaj, owszem, zmieniało się troszeczkę w zależności od tego, czy Rusini zamieszkujący te rejony byli częścią Czechosłowacji, mam na myśli pierwszą republikę czechosłowacką. Tutaj, jak wiemy, tutaj kwestia Rusi, prawda, wyglądała inaczej, jeśli chodzi o granice, niż po II wojnie światowej. I Rusini wkraczają w ten świat, no bo przecież to jest film właściwie o tym, że tam też wkracza pewien świat, który... Wkracza Unia Europejska. Wkracza Unia Europejska. Formalnie. Formalnie wkracza Unia Europejska. No i właściwie to jest pytanie też o to, o czym trochę jest ten cykl, w jakim stopniu jest to też opowieść o transformacji, to znaczy jakoś nie interpretując może samego filmu, chciałabym zapytać o taki wątek, który dotyczy tych ważnych momentów w historii Słowacji. Polska też się z tym zetknęła w ciągu ostatnich lat, ale w Słowacji to są jeszcze dodatkowe transformacje związane z wejściem euro na przykład, które się tam też przecież pojawiają w świecie Rusinów. Ja właśnie myślałam o tym filmie w kontekście tematu zaproponowanego dla całego cyklu. I tutaj, jeśli Państwo spodziewają się filmu, który będzie wprost odnosił się do roku 1989, to niczego takiego nie zobaczymy. Tutaj właściwie nawet nie zobaczymy obrazu, nie zobaczymy historii, nie zobaczymy tych odniesień, nie zobaczymy tego kontekstu bezpośrednio związanego z przystąpieniem Słowacji do Unii Europejskiej. Ten film nie wprost, owszem, odnosi się do tych wydarzeń, ale nie wprost
Natomiast takim bezpośrednim punktem odniesienia będzie rok 2009, kiedy to Słowacja zrezygnowała ze swojej waluty i przyjęła euro. Więc mamy film kręcony z pewnym czasowym dystansem i ten czasowy dystans też widać w konstrukcji tego świata filmowego, tak go nazwijmy. Natomiast ja chciałabym powiedzieć przede wszystkim to, że to w gruncie rzeczy dla tego obrazu tych terenów, czyli regionu wschodniej Słowacji, tego miejsca na mapie, czyli najbardziej wysuniętej na wschód wsi słowackiej osadne, w gruncie rzeczy ani 89 rok, ani 2004 rok, a z wyjątkiem pewnych rekwizytów, pewnych atrybutów, także rok 2009, nie ma w gruncie rzeczy jakiegoś większego znaczenia i nie wywołuje żadnego radykalnego zwrotu. Dlatego, że to jest miejsce, w którym żyją ludzie, dla których czas płynie wolniej w tym znaczeniu, że ich tożsamość tworzą takie głębokie struktury długiego trwania. Tutaj nie historia, która się pojawia w tle, nie te wydarzenia zewnętrzne, ale niejako czas wewnętrzny odgrywa kluczową rolę, a ten czas wewnętrzny płynie wolno i tutaj nie chciałabym jakoś uruchamiać fatalistycznych kontekstów, ale w gruncie rzeczy ten czas się kończy. Dlatego, że tutaj ujawnię pewien szczegół, który się pojawia, pewien wątek. Zostanie to w tym filmie powiedziane bardzo wprost, że w ciągu ostatnich 50 lat popowo 50 ludzi ochrzcił dwoje. W tym filmie bardzo wyraźnie też widać, że mamy portret tego miejsca poprzez portretowanie ludzi starych. To jest też piękne w tym filmie, ale jest też bardzo smutne, że właściwie mamy portret Rusinów sporządzany tak, jakby no to były ostatnie momenty, kiedy jeszcze możemy tę mniejszość sportretować. Sportretować, ale też no, pytanie jest, na ile, bo to jest wymarzony temat dla Unii Europejskiej, czyli dla programu unijnego, który pokazuje, że jest jakaś mniejszość na styku, na samym końcu Unii Europejskiej, w pewnym jej momencie jest mniejszość, grupa, która się idealnie nadaje do tego, żeby ją uratować, więc bardzo mocno wpisuje się w centralną ideę wielokulturowości, zachowywania pamięci itd. itd. O czym tutaj, znowu zdradzając pewne szczegóły filmowe, zobaczą Państwo, że czy film jest bardzo przewrotny, jeśli chodzi o te wątki, które teraz sygnalizujesz. Natomiast znów ujawnię pewne wnioski, że Unia Europejska, jakkolwiek tematyka, obszar, ludzie, właśnie to bogactwo kulturowe, ta różnorodność kulturowa, te małe kultury, jakkolwiek wpisane są w tę misję Unii Europejskiej, no to ten film jest taki dosyć dezyluzyjny w tej wymowie, bowiem no myślę, że Państwa interpretacja będzie podobna jak moja. Czyli, że Unię Europejską, poza takim fasadowym zaznaczeniem swojej obecności, niespecjalnie interesuje wschodnia Słowacja. Tutaj, jak
w ramach tej fabuły, która w ramach tego filmu dokumentalnego jest jednak skonstruowana, jeden z europosłów odwiedzi te rejony, nie będzie się czuł w nich na tym terenie i wśród tych ludzi komfortowo, a inny europoseł, bardzo ważny, nawet się nie powatyguje w te rejony, a przedstawiane przez bohaterów jakieś marzenia związane z rozwijaniem turystyki, życia kulturalnego, duchowego na tym terenie, spotkają się z niezrozumieniem. Z niezrozumieniem, nawet nie z taką grzeczną aprobatą. Także... Ale to jest też pytanie, na ile ta opowieść, którą za chwilę obejrzymy, opowieść o wiosce. Nie jest to opowieść o całej przecież wschodniej Słowacji, tylko jest to opowieść o jednej małej wiosce, Rusinów. Na ile jest to opowieść, która aspiruje do mówienia o tym, że w ogóle Rusini to jest grupa, która wymiera i że na ile to jest metafora całej Słowacji, wschodniej Słowacji, na ile ona jest wiarygodna? No, myślę, że to pytanie musi pozostać otwarte, dlatego że też że Państwo mają prawo do własnej opinii po obejrzeniu tego filmu. Mnie się wydaje, że film, nawet jeśli na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, nie daje jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że można odczytywać go jako strukturę ironiczną, pomimo że można go odczytać jako bardzo daleki od Iranu, jako film nakręcony z takiego punktu widzenia dziecka, które szczerze, naiwnie wierzy na przykład w Unię Europejską, na którego świat jest tym światem, który jest dany, obserwowany, doświadczany, w którym słowem nie ma miejsca na ironię. Ja nie chciałabym tutaj ustawiać kierunku odbioru, ale też muszę przyznać się, że sama mam wątpliwości co do tego, z jakiego punktu widzenia ustawiał i kierował swoją kamerą Marko Szko. Ja nie wiem, czy on kręcił ten film w taki sposób, żeby stworzyć ten poziom jakby meta odbioru, poziom, w którym jest miejsce na ten ironiczny dystans, w którym ta społeczność rusińska jest ujęta w taką ironiczną klamrę, czy też nie miał takich intencji. Ale to jest też kwestia tego, że film w dużej mierze po przystąpieniu do Unii Europejskiej, kino też staje się zależne od tego, w jakim stopniu funkcjonuje w obrębach struktur Unii Europejskiej. Film, literatura może sobie pozwolić na pewną tutaj elitarność, bo działa sama, działa bez wsparcia finansowego. Natomiast kino słowackie, które no przecież jest kinem niedofinansowanym, w dużej mierze, no to też są szanse. To jest osobny wątek. I znów, temat szeroki i bardzo interesujący. Dlatego, że właściwie należałoby powiedzieć, że oglądają Państwo film, który nie jest, jeśli chodzi o swoją tematykę, unikatowy. Bowiem jeśli chodzi o słowacki film dokumentalny, to ostatnie 20 lat słowacki film dokumentalny pełnometrażowy, to też należy podkreślić. Jeśli chodzi o ostatnie 20 lat, przeżywa swój rozkwit. I jest to taki rozkwit paradoksalny, dlatego że po 1989 roku nastąpiła bardzo głęboka zapaść w kinie słowackim jako takim. Zapaść, myślę, że można jakby w ten sposób też ją skrótowo wyjaśnić, infrastrukturalna. Po prostu sprzęt został rozkradziony, sprywatyzowany prywatyzacja tego sektora odbyła się w bardzo zły sposób
I słowaccy filmowcy, czy to fabularni, czy dokumentaliści, znajdowali się w bardzo złym położeniu. Właściwie musieli stworzyć sobie warunki do pracy zupełnie od zera. I przykład filmu Osadny i reżysera Marko Szkopa, jest to przykład i filmu, i reżysera, który jakby sam na własną rękę tworzy sobie infrastrukturalne podwaliny. Mamy takich małych spółek, które powstały, powstają na potrzeby samorealizacji, jeśli chodzi o reżyserów, dokumentalistów przede wszystkim. Ale co chciałabym jeszcze przy tej okazji powiedzieć, że pełnometrażowy film dokumentalny słowacki nie ma szczególnie długich tradycji. Dlatego, że jeżeli cofniemy się do czasów wcześniejszych i spojrzymy na lata 60., 70., 80., to zauważymy, że bardzo mało pełnometrażowych filmów dokumentalnych powstało. Właściwie jedyne, naprawdę wybitne dzieło to jest film Obrazy Starego Świata Duszana Hamaka z 71 roku. Mówię o filmie pełnometrażowym, nie mówię o krótkometrażowych filmach dokumentalnych. I nie ma też tradycji dokumentu, tak jak mówiłaś, artystycznego, czyli dokument jest przede wszystkim pełni rolę dokumentacyjną i etnograficzną. Tak, natomiast troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi właśnie o tradycję dokumentu etnograficznego. Dlatego, że tutaj są już takie bardzo silne fundamenty w okresie międzywojennym. Także przeskakując i tworząc pewien most między tym okresem międzywojennym, a później okresem po 1989 roku, to właśnie widzimy, że ta linia etnograficzna jednak powraca. Ale przede wszystkim ostatnie 20 lat w słowackim kinie dokumentalnym to jest dobre 20 lat dzięki temu, że reżyserzy wybrali sobie z różnych względów temat i przestrzeń wschodniej Słowacji. I myślę, że to jest prawdziwy fenomen, że to jest rzeczywiście prawdziwy fenomen, że słowacki film dokumentalny rozkwita dzięki wschodniej Słowacji, a w ramach wschodniej Słowacji, tej wielokulturowej, wieloetnicznej, wielojęzykowej, złożonej, jeśli chodzi o swoją historię i uwikłania polityczno-kulturowe, w tych ramach wieloetnicznych właśnie dzięki Rusinom. Słowaccy filmowcy, dokumentaliści naprawdę upodobali sobie Rusinów i jako temat filmowy. Więc zupełnie nie jest przypadkiem to, że film Osadny, film, który odbił się echem też międzynarodowym, portretuje nie Romów, nie Węgrów, nie tych słabo emocjonalnie związanych być może z Słowakami ze środkowej i zachodniej Słowacji Słowaków, nawet nie Czechów, czy też potomków Czechów, którzy się tam ostali z czasów dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to rzesze urzędników przybyły także na te tereny, portretuje właśnie Rusinów. Dlaczego tak jest właśnie? Jak jest tego może być przyczyna, że właśnie podobali sobie Rusinów, jak konsekwentnie ich pokazują? Z jednej strony myślę, że dlatego, że jest to ta mniejszość, z którą Słowacy mają najmniejsze problemy. Jest tutaj najmniej napięć właśnie na tej linii etnicznej, narodowościowej. Bo proszę sobie wyobrazić, jak zupełnie inaczej by to wyglądało i nadal wygląda w przypadku Węgrów, o czym możemy tutaj z polskiej perspektywy
nie ma, ale no, jakkolwiek załagodzony jest to problem taki, jeśli chodzi o relacje międzykulturowe, słowackie właśnie. Kwestia Romów jest osobną, natomiast Rusini są takim neutralnym tematem. Neutralnym w takim znaczeniu, że ten obraz Rusinów ma szansę być takim obrazem niekontrowersyjnym, nie uruchamiającym negatywnych emocji, ale właśnie pozytywne emocje. Ale też, i myślę, że może jest to takie ciut perwersyjne, aczkolwiek tutaj nie podejmuje się rozstrzygać, czy takie jest, dla Słowaków temat Rusinów jest też o tyle bezpieczny, że oni mają szansę utrzymać takie poczucie pewnej przewagi kulturowej. Jest to paradoks, dlatego że 100 lat wcześniej Słowacy znajdowali się mniej więcej w takiej pozycji jak Rusini obecnie, czyli pozbawieni własnego państwa. Bo taka jest sytuacja Rusinów, prawda? Narodu, który jest rozproszony, funkcjonuje w kilku strukturach państwowych, resztkami sił starając się utrzymać jakąś jedność i dokończyć swoje odrodzenie narodowe. Tak? Tutaj już rzadko kiedy w odniesieniu do współczesności w rejonie Europy Środkowej używa się pojęcia odrodzenie narodowe, ale w odniesieniu do Rusinów jak najbardziej jest ono adekwatne, jak najbardziej pojawia się też w komentarzach, w omawianiu tego problemu, mianowicie, że jest to grupa, która no, stara się stworzyć, zinstytucjonalizować, utrzymać tę więź narodową, pomimo właśnie życia w takim rozproszeniu na kilka państw. Więc jakby wracając do tej kwestii takiej no, ukrytej perwersyjności, to wydaje mi się, że także dlatego ten temat rusiński jest wątkiem bezpiecznym z jednej strony, a z drugiej strony subtelnie sprzyjającym, czy nie jest tak, że on subtelnie sprzyja pewnym formom przemocy wobec... Asymilacji. Tak, raczej asymilacji i tutaj z tym, że asymilacji właśnie takiej ukrytej, takiej przebiegającej poprzez folkloryzację, poprzez skansenizację być może. Więc znaczy w tym filmie, to nie jest film, który skupia się na tych kwestiach. Nie, nie, my tutaj właściwie poruszyliśmy wątek taki około i związany z samym tematem. Natomiast w tym filmie, znów w zależności od tego, czy zgodzimy się na to, że jest to obraz ironicznie ujęty w cudzysłów, czy też nie jest ironicznie ujęty w cudzysłów, no to w zależności od tego, jak będziemy chcieli ten film odczytać, obejrzeć, to myślę, że możemy wówczas w ten sposób stawiać kwestię, że mamy tutaj taką ukrytą strategię asymilacji poprzez skansenizację, ale tak jak to zaznaczałyśmy, że jest to raczej kwestia interpretacji i pewnych kodów, które też my uruchomimy podczas oglądania tego filmu. Jest jeszcze druga grupa chyba, która w sposób przez swoją nieobecność jest obecna. To są Czesi, to znaczy w ogóle nie pojawia się, i to jest dla mnie fenomen, nie pojawia się ta kwestia wspólnego państwa, które przecież Słowacy z Czechami dzielili przez wiele, wiele lat. Ale to jest naturalne, zwłaszcza w odniesieniu do tego, o czym powiedziałyśmy przed chwilą, że jest to portret Rusinów. A Rusinom no nie chcę powiedzieć, że wszystko jedno, ale zarówno państwo czechosłowackie, jak i państwo słowackie, to jest dla nich państwo, to jest instytucja.
Natomiast ich stosunek do państwa, czy czechosłowackiego, czy słowackiego, jest stosunkiem chłodnym, bo nie jest to ich państwo. Bo nie jest to ich państwo. Są to tylko pewne instytucjonalne ramy, w które oni się o tyle wpisują, że żyją na terenach takiego i nie innego państwa. A zastanawiam się, na ile, jeżeli mówimy też o Czechach, na ile ta kariera, ta popularność filmu słowackiego i to, że ta wschodnia Słowacja się pojawia tam tak bardzo często, na ile to też nie jest takie próba odłączenia się od tego instytucji, które były dzielone w państwie Czechów i Słowaków i pewnej osobowości, nie wiem, twórców, na ile ta wschodnia Słowacja jest takim gdzieś wyrazistym bardzo głosem, który się pojawia w kinie i dlatego jest tak popularny też wśród zresztą samych Słowaków, bo Słowacy, tak jak mówiłaś, chodzą też na swoje filmy dokumentalne, co wcale nie jest takie oczywiste, że tak, to chodzą. Proszę Państwa, też jest swoją drogą niesamowite. Ja pierwszy raz widziałam ten film w kinie słowackim. Nie były to pierwsze dni, tygodnie, ani miesiące wyświetlania tego filmu. Była to jedna z większych, choć niekomercyjnych, sal kinowych w Bratysławie i była to sala pełna, pełna widzów, którzy żywo reagowali na film, którzy przyszli na ten film, bo naprawdę chcieli go zobaczyć, a nie był to przypadek. Myślę, że zaprosimy Państwa na film, na spotkanie z wschodnią Słowacją. Bardzo dziękuję za spotkanie. Anna Kogolińska była gościem. Życzę miłej projekcji. Dziękuję. Dziękuję.